ja jestem Aneta i dziś będziemy mówić o bytach w domu, o takich, które Wam się przyczepiły do rodziny. To jest temat bardzo na czasie, dlatego że idzie Halloween, taka kurtyna między światem duchów i ludzi robi się coraz cieńsza. No i ja wiem, że dużo osób również na Halloween się szykuje do wywoływania duchów. Wy wiecie, co ja na ten temat myślę. Wy wiecie, że ja, jeśli chodzi o nekromancję, rozmowy z duchami, ogólnie z bytami, to ja jestem zupełnie przeciwko. Jestem przeciwko takim praktykom, dlatego że moje przodkinie miały konszachty z takimi różnymi bytami, no i tak naprawdę ja, no i inni potomkowie, my za to płacimy tak naprawdę, no bo tak to wygląda. A dlaczego tak to wygląda, dowiecie się dziś. Kiedy mówię o bytach, mówię zarówno o różnych tam bożkach, aniołach, demonach. No i co? Wy już pewnie mówicie, ale jak to anioły? Jak to demony? Przecież anioły to postacie świetliste. A jeszcze słuchajcie, co tacy tak z demonami współpracują, to poczują się obrażeni. Dlaczego ja do jednego worka takie mądre demony wstawiam z aniołami? A ja, widzicie, stoję jak ta żaba. Po środku. I dlaczego tak? Najpierw właśnie to wytłumaczę, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Jeśli chodzi o te anioły, wielu moich znajomych, kiedy przeganiało właśnie te demony ze swoich rodzin, dlatego że, no jak macie w przodkach jakieś wiedźmy, jakieś czarownice, bardzo, bardzo możliwe, że macie byta w rodzinie. Jak to poznać? Powiem w tym odcinku. I moje znajome były zaskoczone. Dlaczego ten byt, podejrzewały, że demon, przedstawia się imieniem anioła? I na początku myślałyśmy tak w sumie razem, że one po prostu kłamią. No bo to wiadomo, no kłamią, ludzie też kłamią. A później chyba wszystkie doszłyśmy do wniosku i się z tym zgodziłyśmy, że tak naprawdę anioł to jest również byt, dlatego że anioły mogą upadać. Czytaliśmy w Księdze Izajasza, że anioły, ulubionym takim aniołem Boga był Lucyfer. I kiedy on upadł, się sprzeciwił, no mieli kłótnię, coś się nie dogadali. Zabrał ze sobą 1/3 aniołów i demon jest upadłym aniołem. Pamiętajmy, że w starożytnej Grece angelus, a po łacinie angelos, na odwrót, po łacinie angelus, w Grece angelos, oznacza messenger. Czyli ktoś, kto przynosi wiadomości, tylko że pamiętajmy, że ktoś, kto nie ma ciała, to musi być jakaś dusza. Natomiast demon w starożytnej Grece oznaczał po prostu ducha, jakąś duszę, coś. Czyli widzicie, tutaj nie ma ani negatywnego, ani pozytywnego wpływu, ani jedno, ani drugie. Jak widzimy, te znaczenia są bardzo neutralne, ani dobre, ani złe. Jeśli zajrzymy do historii starożytnego Egiptu, Mezopotamii, zauważymy dokładnie to samo. W starożytnym Egipcie wszystkie byty, niepodzielone na dobre i złe, były zawsze zapisywane w magicznych księgach na kolor czerwony. Kolor czerwony zawsze oznaczał ostrzeżenie, czyli okej, korzystaj sobie z pomocy tego i tego, ale uważaj. To samo zauważymy w Mezopotamii. Tutaj mamy takiego celebrytę, którego wy wszyscy znacie. Nazywał się Pazuzu. Jeśli graliście w Diablo, to Pazuzu znacie. Jeśli widzieliście Egzorcystę, to Pazuzu również znacie. On ogólnie był bogiem podziemia, takich dzikich wiatrów. No i w sumie tak by się go tak uznawało, ni to bóg, ni to demon. Ale on jako jedyny potrafił powstrzymać boginię Lamasztu. Lamasztu miała odpowiadać za śmierć dzieci narodzonych i nienarodzonych. Dlatego kobiety, będąc w ciąży, bądź kiedy miały malutkie dzieci, stawiały figurkę Pazuzu, tego, no teraz uważamy, demona, lub wieszały sobie na szyi symbol właśnie tego bożka, demona. Jeśli znacie mitologię, to na pewno czytając o Pazuzu myślicie, że jest trochę podobny do Hadesa. No się tutaj nie mylicie. Spójrzmy teraz na semickie bóstwo Baala, zwanego również Baal. Różnie znacie. Słuchajcie, co się w ogóle z nim stało? To jest bardzo ciekawe, dlatego że
W krajach semickich był uznawany za takie młodzieńcze bóstwo, takie jurne, wiecie, płodne, no taka dzikość, taka seksualność. Takie rzeczy reprezentował właśnie. A później, za czasów Imperium Rzymskiego, stało się tak, że tą taką jurność, młodzieńczość dano Zeusowi, a Baala teraz widzimy, tak jak widzimy w tym momencie na obrazku. Również o tym demonie, bo teraz mówimy o nim, że to jest demon, widzieliśmy go w filmie Rytuał z Anthonym Hopkinsem, jako takiego no, typowego demona, który zżera człowieka. Skąd ta zmiana PR-u? Skąd taka olbrzymia różnica? Tutaj było bóstwo, a teraz jest nagle demon. Zobaczcie, co się właśnie stało w tym Imperium Rzymskim. Powstał Zeus, wyciągnięte zostały te najlepsze części i powstał mitologiczny Pan, który miał być takim dzikim bogiem lasu. To bardziej czarownice właśnie, czy wikanki bardziej znają tego boga lasu, takiego rogatego boga, czyli tą drugą część Baala. Później w średniowieczu również Pan przestał pasować niektórym ludziom, no i on został również uznany za szatana. Wizerunki demonów, które znamy dzisiaj, ich pieczęci, czyli sigile, no zazwyczaj pochodzą z książki Mniejszy klucz Salomona, napisanej w XVII wieku. Większość z Was pewnie zna to bardziej jako Goecję spisaną przez Crowley'a w 1904 roku. Co do tej książki, Wy wiecie, że ja lubię Większy klucz Salomona. Miała być to księga spisana przez samego Salomona, znaczy to były jego pomysły, a ta wiedza została przyniesiona do Europy przez alchemików i przez kabalistów. A ten mniejszy klucz, no to już tu takie są kontrowersje. Kontrowersyjne jest to dlatego, bo Goecja, tak jak niektórzy twierdzą, nawet jak twierdzą opisy tej książki, jeśli chcecie ją kupić, mówi o tym, jak sobie przysposobić demony tak, żeby działały na waszą korzyść. Ja patrzę, że się Crowley pod tym podpisał. No jemu można zarzucić dużo, nie oszukujmy się. Ale nie to, że nie znał się na alchemii. A żaden alchemik nie będzie współpracował z duchami, z demonami, dlatego że każdy alchemik wam powie, że największa moc jest w jego umyśle, a nie spoza tego umysłu jakiś demon, który ma mu coś zrobić. To jest zupełnie bez sensu. Ja sobie tak przeanalizowałam tę sprawę. No i później doczytałam, że Crowleyowi chodziło, że te demony, które on opisał, są to nieznane części naszego własnego umysłu, że jest to przysposabianie sobie naszych własnych demonów, naszych własnych słabości, a nie czegoś spoza. I tu się dzieją problemy. I co się dzieje, kiedy książkę czyta ktoś, kto nie ma pojęcia o alchemii, że nie wie, że najważniejszym narzędziem magicznym alchemika jest jego mózg i wszystko dzieje się w środku, a nie na zewnątrz. Czyta to książkę i odprawia rytuały z myślą, że ten demon jest na zewnątrz. I co on robi? No i on przyciąga sobie jakiegoś byta. Zazwyczaj to, co to przyciąga, to są takie no, duchy astralne. No co jest astral, coś niezbyt przyjemnego. I one się zachowują jak takie klauny. One sobie każdy strój założą, jak wy sobie wyobrażacie. No jak sobie widzicie obrazek, że wygląda jak pająk, tutaj kot, tam żaba, no to on wysiłam się tak pokaże właśnie. Teraz jest taka moda na bogini Kali i na Lilith. Teraz mamy, słuchajcie, to są teraz takie celebrytki teraz. I ludzie, słuchajcie, nawet po polsku możecie znaleźć, jak przyciągnąć energię bogini Kali albo Lilith. Słuchajcie, no i co? I potem wam przychodzą takie niebieskie stwory, przychodzą wam kobiety z rudymi włosami. Wiecie, że to są byty jakieś z astrala, które mają identyczną moc jak wy. To nie jest tak, że one są wyżej od was. One po prostu nie mają ciała, więc nie patrzą zmysłami. Patrzą samą tą duszą. Wy macie dokładnie tą samą moc. One nie mają większej mocy od was. A wy przed nimi klękacie, składacie im ofiary. I co jeszcze robicie? No, przyznajcie się sami przed sobą. Tak jakbyście drugiemu człowiekowi składali pokłony. To jest dokładnie to samo. Do tych, co przyciągają Kali czy Lilith. To jest energia takiej nieokiełznanej kobiecości, takiej dzikiej kobiecości, która zmienia wszystko, która potrafi wszystko przekręcić o 180 stopni. Ta energia w was jest.
Wy nie musicie tego szukać z zewnątrz. Wy powinniście sami siebie rozwijać poprzez medytację, dietę. Słuchajcie, co wam pasuje. I szukać w sobie tej energii, a nie przyciągać byta, który on przychodzi się po prostu nażreć. Zaraz o nich będę mówić. I jemu zależy na tym, żeby się nażreć. I on, słuchajcie, taki kostium przybierze, jaki wy tylko chcecie. Po co? Skoro wy to wszystko macie w środku. Teraz kilka faktów o bytach. Już się dowiedzieliśmy, że nie są one ani dobre, ani złe. Są neutralne. One są drapieżcami. Tak jak ludzie. I wy już teraz sobie myślicie, ale jakim ja jestem drapieżcą? Panie, ja nawet muchy nie zabiję. Jak poznać drapieżcę? No patrzymy, no paznokieć to kiepski u człowieka. Skóra to z paznokciem można zajechać i już się rana robi. Tak samo zęby krótkie. Kochani. Oczy dziko, oczy ci wszystko powiedzą. Jedyne stworzenia na ziemi, które mają oczy z przodu, to są ludzie, kotowate i sowy. No i małpy, czyli człekokształtne. I słuchajcie, to wam tłumaczy wszystko. Dlatego inne stworzenia, ofiary tak zwane, bo dzielimy się na drapieżników i ofiary. Drapieżnicy mają z przodu oczy, ofiary z boków, bo one muszą widzieć naokoło, czy tu z tyłu ktoś się na nich nie czai, czy z boku ktoś nie podchodzi. A drapieżnik ma oczy z przodu, żeby widzieć ofiarę. I tym właśnie jesteśmy jako ludzie stworzeni. Zauważmy, że również koty i sowy, a kto był czczony w starożytnym Egipcie? Dlaczego w okultyzmie wciąż istnieje sowa, a nie inne zwierzęta? No to już tutaj macie odpowiedź. Kolejna rzecz, którą charakteryzują się byty, jest to, że jako drapieżniki atakują najsłabsze ogniwo, najsłabszą ofiarę, tą kulawą sarnę. I w waszym domu może to być na przykład wasze dziecko, które jest bezbronne. Kiedy dziecko choruje, często płacze, oczywiście to niekoniecznie musi być byt. Ale może być. To już taki jest sygnał, że coś jest nie tak. One będzie atakować właśnie albo to dziecko, albo może jakoś macie chorą babcię. To właśnie to będą ofiary tego byta jako pierwsze. Byty przychodzą na żer. One się przychodzą najeść. One żywią się energią, którą wywołują emocje. I z jakiejś przyczyny najbardziej smakują im te negatywne emocje. Czyli jest to strach, jakaś nienawiść, złość, smutek. I one będą dążyć, żeby jak najwięcej tego było w tym domu czy w tej rodzinie, no bo po prostu one jako drapieżniki przychodzą się nażreć. Byty nie są tak mściwe, jak się pokazuje w filmach. One w momencie, kiedy się pojawia dużo pozytywnej energii, no to im to już zaczyna być niewygodnie, one już chcą odejść i one będą wam pokazywać te znaki, żebyście im po prostu powiedzieli, żeby sobie poszły. One nie traktują tego jako coś osobistego i wy też nie powinniście tego w ten sposób traktować. Kiedy zaczynacie głodzić byta przez to, że w waszym domu jest wesoło, szczęśliwie, wszyscy się dogadują, no to on próbuje zmienić miejsce, bo nie da się go rady pozbyć tak, żeby on zniknął zupełnie, dlatego że byty były tu na ziemi jeszcze przed nami. To były energie, które zawsze tutaj były. Opowiem wam teraz taką historię, nieco wstydliwą, no ale myślę, że wam się spodoba. Miałam kiedyś taki wstydliwy nałóg. Chodzi o papieroski. Nie to, że regularnie paliłam, no ale to jak wyszłam z koleżankami do drineczka, wiadomo. No ale tak z dnia na dzień było tego tak coraz więcej, aż w pewnym momencie powiedziałam: Aneta, no wstyd trochę, bo to śmierdzi, truje, to nie jest nic dobrego. I rzuciłam. I dokładnie w tym momencie, kiedy sobie powiedziałam, że już po prostu koniec, na pewno już nawet do drineczka nic, w tym momencie nocował u nas nasz przyjaciel. Wyobraźcie, co się stało. On za jakiś tydzień dzwoni i on mówi: słuchajcie, ja znowu zacząłem palić. Od 15 lat nie palę, a jakoś byłem u was i teraz jakoś mi się znowu zachciało. Bo ten byt, to taki mały bycik, wiadomo, to jest taka mała energia. Ja się go pozbyłam, powiedziałam stop, koniec. No to musiał sobie zrobić skok, jak taka wsza z głowy na głowę. No i oczywiście znalazł kolejnego żywiciela. Niektórzy oczywiście próbują takiego demona, którego się pozbywają, czy takiego byta, którego się pozbywają, zamknąć w jakimś pudełku, w czymś zamknąć. W
fajnie było to pokazane w filmie, w horrorze. Oczywiście my filmy musimy tak brać z przymrużeniem oka, to jest fikcja, ale czasem pokazują takie prawdziwe tradycje. Jak on się nazywał? Kronika opętania. I tam dziewczynka znalazła skrzynię z przedwojennej Polski. No i w tej skrzyni to był jakiś ząb, włosy, jakiś pierścień. I się okazało, że był w niej zamknięty również dybuk. Dybuk to jest taki byt z żydowskiego folkloru, który on musi wejść w jakieś ciało. Żeby on mógł funkcjonować, musi mieć ciało do funkcjonowania. Więc dlatego właśnie w tej skrzynce wsadzili ten ząb, ten pierścień, te włosy, prawdopodobnie jego poprzedniej ofiary, zamknęli go i naokoło dodali napisy po żydowsku, bo to żydowski byt, żeby trzymały go w środku. Później bardzo fajnie był pokazany właśnie żydowski egzorcyzm, gdzie rabin, który musi bardzo dobrze znać się na kabale takiej praktycznej, 10 mężczyzn stoi, oni mówią psalm 91, później rabin musi zadąć w taki róg i ta wibracja tego dźwięku, tak ciało trzęsie, że ciało się niby tak delikatnie otwiera, żeby ten byt mógł ujść. Bardzo fajna historia. Jeśli oglądacie horrory, to możecie sobie obejrzeć, bo naprawdę prawdziwie jest pokazany ten egzorcyzm. Teraz troszkę opowiem na temat dusz zmarłych ludzi, których nie do końca można nazwać bytami, dlatego że byta charakteryzuje to, że on jest tym drapieżnikiem, że on poluje, że on chce tej energii twojej. Natomiast dusze zmarłych tego nie potrzebują. One oczywiście mogą cię niechcący wystraszyć, ale na pewno nie robią tego, żeby ciągnąć twoją energię. One są tu dlatego, że ktoś nie mógł przeboleć ich śmierci. Ciągle prosił, proszę wróć do mnie mój ukochany, albo dlaczego mnie zostawiłeś. Jakieś wywoływanie duchów swoich dzieci, swoich rodziców, swoich partnerów. No i te duchy dlatego zostają. Dlatego też ludzie, którzy odprowadzają duszę, bardzo często zapytajcie się kogoś, kogo takiego znacie, powiedzą wam, że zazwyczaj te dusze, które odprowadzają, są to dusze dzieci właśnie, ponieważ rodzice nie są w stanie tego przeboleć. No co się dziwić, co się dziwić? No tak właśnie jest. Kiedy dusze dzieci widzicie, to nie są małe duszki jak kasperki, dlatego że pamiętajmy, że każda dusza ma ten sam wiek i moja, i tego dziecka, każdego. I ona może się pokazywać nawet jako dorosły, jako po prostu jakaś szara mgła, niekoniecznie jako dziecko. Ciekawym faktem na temat dusz zmarłych jest tak zwana srebrna lina. Jeśli interesujecie się OB, jeśli czytaliście Roberta Monroe albo Roberta Bruce'a, no to słyszeliście o zjawisku srebrnej liny, że jest to lina, która łączy ciało z duszą człowieka, kiedy ta dusza opuszcza ciało, żeby iść powiedzmy w jakąś podróż. No a w momencie, kiedy ciało umiera, no to ta lina się przerywa i dusza się zamienia, później znowu jest reinkarnacja czy niebo, w cokolwiek tam wierzycie. I o to chodzi, że ta lina jest potrzebna tej duszy, żeby ona utrzymała się tu na ziemi. A co trzyma w takim razie duszę zmarłej osoby? No właśnie okazuje się, że ta dusza jest utrzymywana przez energię tego rodzica właśnie, któremu dziecko umarło, albo przez tą żonę, której umarł mąż. I te osoby również troszkę słabną przez to. Dlatego również warto jest pozwolić tej duszy po prostu odejść. Ale co zrobić, kiedy na przykład wprowadzacie się do mieszkania? Na jakiś czas, może nie na całe życie, a tak na jakiś czas. No i wiecie, że tam jest jakiś byt. Nie wiecie, czy to jest duch, co to jest, ale no czujecie jego obecność. Opowiem wam, jak postąpiła moja koleżanka, a później kilka jeszcze innych naszych koleżanek, które w ogóle nie są, słuchajcie, one w ogóle nie są związane z magią w żaden sposób, ale ten sposób jest zainspirowany hinduską pują. To jest taki rytuał. I zaraz wam powiem, jak sobie fajnie poradziła. Ciężko mi powiedzieć, czy mogę ten sposób polecać, ale to się udało w kilku wypadkach, więc można spróbować. Moja koleżanka wprowadziła się do starego mieszkania takiego, no, które przetrwało wojnę. Ten cały budynek przetrwał wojnę. I od kiedy się tylko wprowadziła, to wiedziała, że coś tam jest. Szafki się otwierały, światło mygało. Oczywiście jakieś przepalone często żarówki. Co ona jeszcze mówiła? A, że ginęły rzeczy. No po prostu czuła tą obecność.
I którejś nocy, jak była w takim półśnie, miała wrażenie, że widzi płaczącą kobietę. I mówi, no to trzeba coś z tym zrobić. Pomyślała, że to jest właśnie duch, który jest w tym mieszkaniu. Następnego dnia poszła, kupiła kwiaty, postawiła na stole i mówi, widziałam cię, to są kwiaty dla ciebie. Ja teraz tutaj mieszkam, będę mieszkać tyle i tyle, proszę cię, nie strasz mnie. I wyobraźcie sobie, że jak ręką odjął, wszystkie te trzaskania, jakieś strzelania zupełnie ucichły, a koleżanka nawet twierdziła, że zdarzyło jej się, że ten duch, ta dusza, byt, nie wiem co to było, pomagało jej znaleźć, jak coś zgubiła w domu. Także myślę, że ten sposób warto rozważyć. Ale jak się pozbyć byta w rodzinie? Kiedy widzicie, że w waszej rodzinie jest byt już od pokoleń? No słuchajcie, to nie jest tak, że on się bierze znikąd. Ktoś go wezwał. Byta trzeba wezwać, żeby było. One bez proszenia nie przychodzą. I to nawet czasem z proszeniem nie przychodzą, to nie zawsze jest łatwe, tak żeby wam przyszedł byt. No a tak jak mówię, jak mieliście jakieś czarownice w rodzinie czy coś, słuchajcie, jeszcze 100 lat temu nekromancja to była normalna rzecz, to było uznawane za białą magię. Więc większość z nas takiego byta ma. Ale to nie wystarczy, że ktoś tam tylko wywoływał takiego byta, bo taki byt to, wiecie, on nie ma początku ani końca, on nie umiera, on sobie cały czas istnieje, więc dla niego 100 lat, 200 lat to jest nic. Ale one wcale nie biorą tego osobiście, one nie muszą się waszej rodziny trzymać. Co uwiązuje je przy waszej rodzinie, jest to coś, co większość rytuałów zawiera. Kto to wymyślił? Chodzi mi dokładnie o własnej krwi. Mówiłam wam w rytuale tym 90-letnim, jak pokazywałam, jak czarownice używają własnej krwi, że to jest niby dar dla tego byta, że użyj sobie mojej energii. Słuchajcie, krew, czym jest wasza krew? Kto jest krwią z waszej krwi? Wasze dzieci, wasze wnuki, wasi siostrzeńcy, bratanice. To jest krew z waszej krwi. Jeśli myślicie, że za załatwienie sobie jakiegoś luksusowego życia, byt weźmie od was tylko troszkę energii, że przez godzinę jesteście zmęczeni, no to chyba ktoś tu jest naiwny i to chyba nie jestem ja. Ale sobie możecie pomyśleć. Nie mam dzieci, nie mam rodzeństwa, no to ja w takim razie mogę tego byta użyć i go przechytrzę. No nie, bo byt albo z wami nie wejdzie wtedy we współpracę, albo was po prostu dla nauki was przetoczy tak, że będziecie pamiętać do końca życia, że takich rzeczy się nie robi. Jak poznać, że no jesteście tą krwią z krwi i wypłacicie za to, że waszej babci, prababci się lepiej żyło, czy nie wiem, wykupiła się w jakiś sposób? No, na przykład jakieś dziwne śmierci w rodzinie. Jakieś odbieranie sobie życia. Jakieś straty dzieci, na przykład w bardzo dziwny sposób. Mogą być jakieś choroby, ale takie, wiecie, paraliże takie, no przerażające rzeczy, jak czasem jeszcze słucham, bo to nie są wszystko moje historie, jak słucham jeszcze u innych, jak opowiadają, bo to ja mówię, ja nie jestem jedyna, bardzo wiele osób, które mają tą krew, no po prostu miały takie historie, no przerażające, straszne rzeczy. To jest, jak byliście dziećmi, mogliście widzieć coś, że do tej pory czujecie, że coś z dzieciństwa pamiętacie, że był jakiś, coś dziwnego widzieliście, jakiś strach taki. No to są takie sygnały, że faktycznie coś może u was takiego być. Kiedy podejrzewacie, że tak jest, a jeśli to oglądacie, to podejrzewam, że podejrzewacie. Przede wszystkim wy musicie wzrosnąć w siłę, w pewność siebie, pewność swojej mocy, to, że wy wiecie, jak silni jesteście. No, możecie sobie oglądać inne moje filmiki, nie tylko moje, jak wzrosnąć w siłę. Nie możecie przede wszystkim czuć strachu, bo w momencie, kiedy wy się boicie tego byta, no to już macie przekichane, on już się czuje, że on już jest pan na włościach, no to i to już nie wychodzi. I on w tym momencie wywiesza białą flagę. Wywiesza białą flagę, podaje wam swoje imię. W jaki sposób byt podaje swoje imię? Możecie być we śnie, usłyszeć imię, wy to zapamiętacie. Nie bójcie się, że tego nie zauważycie. On już, jak będzie białą flagę wywieszać, to on już będzie wam dawał znać. A wy coraz bardziej go bombardujecie pozytywną energią. On chudnie, słabnie. Im więcej pozytywnej energii, radości, miłości, szczęścia,
tym on się gorzej czuje. On już mówi, dobra, daj mi odejść. I już ci mówi wszędzie swoje imię. W snach. Moja koleżanka miała sytuację, że spała, znaczy tak była wpółobudzona i słyszy, jak jej mąż mówi imię tego byta. Mogą być różne, mogą być zupełnie różne historie. Ja miałam tak, w bardzo głupi sposób się dowiedziałam, dlatego że ja wywoływałam duchy jako dziecko. To jest najgłupszy sposób. No ale jakkolwiek ten byt widocznie już wtedy czuł, że ja rosnę w siłę i mi podał swoje imię, bo ja się zapytałam, jak masz na imię, ty duchu, którego wywołaliśmy. I on powiedział swoje imię już wtedy i później mi powtórzył już, jak byłam dorosła i mówię, no dobra, to ja już wiem, kto ty jesteś. Jak już znacie jego imię, wy wiecie, że on już chce tak naprawdę odejść. I wy wtedy mówicie te jego imię, pozwalam ci odejść, albo po prostu odejść. Możecie to robić nawet jak jesteście w takim półśnie. To jest fajnie, bo to jest taka furtka jakby między tym światem duchowym, a światem realnym. I w tym właśnie półśnie możecie mu powiedzieć jego imię, odejść, pozwalam ci odejść. I zazwyczaj wtedy przechodzi. Opowiem wam historię, co moja koleżanka odwaliła, bo to jest po prostu, to jest komedia. Nie to, że polecam nawet tą historię, dlatego że to trzeba mieć taki charakter po prostu jak ona. Ona od małego w jej rodzinie był właśnie taki byt. I ona miała traumę z dzieciństwa, dlatego że on się pojawiał jej. Ona płakała do rodziców, że on stoi nad jej łóżkiem, że wygląda tak i tak, że jest taki przerażający, ona już po prostu ma tego dość. No ale rodzice tak to traktowali, że to jest wyobraźnia dziecka. Ona później wzrosła w siłę. Ona później już była pewna tej swojej mocy, wiedziała, kim jest, że jest alchemikiem, że wie, jak ma działać. On oczywiście jej powiedział swoje imię, ja już nie pamiętam, w jaki sposób akurat jej powiedział swoje imię. I ona śpi w nocy, budzi się, patrzy, on znowu stoi przy łóżku. I ona mówi jego imię i mówi, wiesz co, ty możesz mieć każdą postać, jaką chcesz. Weź choć raz mi się pokaż jako przystojny facet. No i on już nie wrócił. Także takiego byta, który tak się przyczepił, musimy załatwić po prostu poczuciem humoru, śmiechem, radością, miłością, pewnością siebie. On, słuchajcie, on nie ma do was osobistego żalu. On sobie pójdzie gdzie indziej. Tylko tak uważajcie, bo jak zapraszacie znajomych, to może do nich po prostu iść, bo on gdzie najbliżej może, tak jak wsza z głowy, próbuje przeskoczyć. Inna sytuacja ma się w takich klanach rodzinnych, co roku czy co jakiś czas składają ofiary bytom. Ja nie będę mówić nazwisk. Kto wie, ten wie. Możemy się domyślać. Jakie wielkie klany składają ofiary za sławę, władzę, pieniądze. Fajnie to było pokazane w filmie Zabawa w pochowanego, jak taka rodzina co roku właśnie składała ofiarę. No i jak ktoś z takiej rodziny chciałby wyjść z tego działania, tego byta, no to już są trudne sprawy. Słuchajcie, to ja jestem na to chyba za malutka, wydaje mi się, dlatego że to cała rodzina by trzymała tą osobę, dlatego że w momencie, kiedy taka osoba, jedna z tej rodziny odchodzi, no to cała rodzina pada. Już nie mają tej władzy, już nie mają tych pieniędzy, byt przedziera całą zgodę. Także wam powiem, to są już inne historie, ciekawe historie, ale ja nie będę na ten temat mówić na moim kanale, bo chciałabym, żeby jeszcze chwilę poistniał. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy temat. Jeśli macie zamiar wywoływać duchy, zróbcie przysługę swoim dzieciom, swoim wnukom. Napiszcie na karteczce, jak nazywa się ten duch, którego wywołujecie. Bo jeśli będą miały takiego przyjaciela na gapę, takiego niechcianego członka rodziny, on potrafi naprawdę człowieka przetoczyć. Ja w tym momencie mogę się z tego śmiać. Osoby, które się pozbyły tych bytów, mogą się z tego śmiać. Ale w momencie, kiedy zaczyna wam się walić całe życie, członkowie rodziny umierają w bardzo dziwnych okolicznościach, to nie jest w ogóle zabawne. Trzymajcie się. Do następnego. Pa!